Cześć, Wanilia i witam Was w Waniliowych Nowościach. Tak, dziś jest pierwszy odcinek tak zwanej nowej serii, o której wspominałam już w opisie tutorialu na bukiet róż. Oczywiście znajdziecie go na kanale. A co do Waniliowych Nowości, odcinki będą pojawiały się bardzo rzadko, tak samo jak, podobnie jak waniliowe wyroby, które zawsze są wpuszczane na kanał pierwszego dnia danego miesiąca. Podobnie będzie właśnie z waniliowymi nowościami. A co jeszcze do waniliowych nowości? Będę w nich pokazywać różne nowe rzeczy, ale nie tak, że się chwalę, bo z tego co widziałam, masa ludzi na YouTubie właśnie tak robi. Pokazuję różne nowe rzeczy do modeliny i w ogóle. To też postanowiłam nagrać taki filmik z racji, że właśnie przyszła, dosłownie przed chwilą dostałam moją paczkę z kreatywnego straganu. No i chciałam Wam pokazać, co zamówiłam. Tak, to możemy już zaczynać. Pierwszą rzeczą, którą zamówiłam, są dwa organizery. Znajdują się już w nich rzeczy. W pierwszym organizerze znajdują się dwie kokardki. Jedna biała w czarne kropki, a druga czarna w białe kropki. Znajdują się tu też małe łyżeczki. Wszystkie sztuczce. Małe łyżeczki, widelczyki, duże łyżki i noże. Jedną z bardzo fajnych rzeczy jest właśnie taka zawieszka, która strasznie mi się spodobała. W kształcie serduszka. Tak, jestem bardzo z niej zadowolona. Tak. W drugim organizerze znajdują się trzy różowe kokardki. Lód. Ten lód też jest genialny. Bardzo się z tych zakupów cieszę. Drugą rzeczą, którą zamówiłam, są patyczki Fimo. Tak, bardzo chciałam je mieć, dlatego sobie je zamówiłam. I chciałabym jeszcze dodać, że te zakupy na kreatywnym straganie robione przeze mnie są robione pierwszy raz. Tak. Zamówiłam sobie kiwi, pomidorka, pomarańcze, truskawkę, jabłuszko, odkrojoną truskawkę i limonkę. Oczywiście u mnie praktycznie w mieście bardzo trudno dostać modeliny Fimo, dlatego wykorzystałam kreatywny stragan do tego, by zamówić sobie właśnie Fimo. Tak, bardzo się cieszę też z Fimo. Choć Fimo używa biała lukrecja i już wcześniej, gdy się z nią kontaktowałam, pokazywałam mi, jak wygląda właśnie Fimo, jakich jest rozmiarów, i szczerze powiem, że myślałam, że to będzie troszeczkę większe, ale i tak się bardzo cieszę. Mam kolor brązowy, jasny brązowy i piaskowy. Tak, on się bardzo przydaje, a jak ja używam Astry, to w Astrze właśnie nie ma takiego idealnego piaskowego i to jest właśnie straszne, ale teraz mam Fimo i będzie prościej. Oczywiście, to nie jest koniec moich zakupów na kreatywnym straganie, bo dostałam rzeczy gratis, tak. Dostałam dwie bonusowe pałeczki Fimo. Szczerze to nie wiem, co to jest ta zielona. Zaraz je wyjmę. Nie wiem dokładnie, co to jest. Choć też myślałam, że jakiś owoc. I dostałam jeszcze taką śliczną, białą śnieżynkę. To też mi się strasznie podoba. Chciałam sobie właśnie ją zamówić, ale
Coś się mnie od tego właśnie odciągnęło. Oczywiście dostałam jeszcze jedną rzecz gratis. I są to właśnie zawieści. Dostałam spinkę. Taką rzecz świetną. Takie dwie. Dobry loczków. Tak. Tak właśnie wyglądają moje zakupy z kreatywnego straganu. Oczywiście myślę, że będę dalej tam zamawiać różne rzeczy i w ogóle. I właśnie polecam tą stronkę bardzo, ponieważ jestem zadowolona z mojego zakupu. Tylko jest jeden drobny haczyk w tym, że moje zakupy nie wyglądają na tyle, ile kosztowały. Tak, oczywiście nie liczę już tego z przesyłką, ale i tak było dość drogo. O, prawie bym zapomniała o jeszcze jednej rzeczy. I są to takie dwie szklanki, bądź pucharki. Wyjmę je, żeby było lepiej widać. Szklanki, bądź pucharki. Oczywiście wykorzystam je i do tego, ponieważ mam dwa. I już wiem, co właśnie z tych wszystkich zakupów już zrobię. Mam pomysły w głowie. Tylko na razie nic wam nie zdradzę, ponieważ połowa z tych rzeczy, tak myślę, że będzie w tutorialach. Więc jak mówiłam, polecam kreatywny stragan, cieszę się z moich zakupów. Myślę, że jak też sobie coś zamówicie, to też będziecie się cieszyć, a więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!